Dzień dobry, witam Państwa. Znajdujemy się w ośrodku treningowym Paris Saint-Germain. Moim i Państwa gościem jest Paulina Dudek. Witam. Bardzo miło w Paryżu. Byłaś już kiedyś w Paryżu przed podpisaniem kontraktu z PSG? Zdarzyło się to raz, ale tak naprawdę to było tylko czas poświęcony na przesiadkę. W samolotową, także byliśmy w trasie do Grecji i tutaj mieliśmy przesiadkę. Także. A jakie wrażenie na Ciebie w takim razie wybrał Paryż jako miasto? No nie ma co tu dużo mówić, ma swój klimat, jest wiele pięknych miejsc, które na pewno warto odwiedzić, także w wolnym czasie na pewno nie omieszkam tego zrobić. Miałam już okazję widzieć łuk triumfalny i wieżę Eiffla. No i tak jak wspomniałam, w wolnym czasie na pewno gdzieś tam między treningami resztę atrakcji odwiedzę. Rozumiem. Kiedy usłyszałaś o zainteresowaniu swoją osobą przez PSG, jaka była Twoja pierwsza myśl, jakie odczucie, czy strach, czy raczej euforia? Znaczy, myślę, że to jest, można powiedzieć, że to jest jakaś taka forma, może nie tyle co strachu, ale czegoś takiego, takiej świadomości przed nieznanym. Nowym wyzwaniem. To było takie nietypowe uczucie na pewno, zaraz pojawiają się różne pytania, czy sobie poradzę, to myślę, że to jest normalne, niemniej jednak ja jak najbardziej lubię wyzwania. Dla mnie to jest całkiem coś nowego, bo myślę, że nie ma co tu porównywać organizacji treningowej klubów w Polsce, a klubów we Francji, także no mówię, pierwsze takie wrażenie wow. Niemniej jednak no, takich propozycji się nie odrzuca, więc dla mnie podjęcie decyzji było oczywiste. Nowy klub, nowe otoczenie. A jak przyjęła Cię szatnia w Paryżu? Znaczy, dziewczyny są bardzo sympatyczne, sam uśmiech, gdzieś tam ta odpowiedź uśmiechem mówi sama za siebie, tak? Czyli nie czułam się jakoś skrępowana, wiadomo, że swoje miejsce w szatni trzeba po prostu znać i to jest naturalne. Niemniej jednak uważam, że praca na treningu i praca na boisku pomoże na pewno jakoś wypracować swoją osobę tutaj, tak, w tej drużynie. Także no myślę, że na tym się na pewno warto skupić. A jaki wpływ na Twój transfer miała osoba Kasi Kierżynek? No nie ma co ukrywać, że miała duży wpływ, bo Kasia od początku była pośrednikiem między klubem tutaj, między PSG a klubem w Koninie. Później zaangażował się w to mój agent, także no ja jestem za to Kasi bardzo wdzięczna. Myślę, że jako kapitan reprezentacji spisała się, że tak powiem, zrobiła to co więcej niż mogła tak naprawdę. No niemniej jednak to do mnie należy udowodnienie tego, jaką jestem zawodniczką i tak naprawdę co nowego mogę wnieść do tej drużyny. Także. Twoja przygoda z piłką, raczej teraz już można powiedzieć, że kariera przebiega wręcz wzorcowo, mimo młodego wieku jesteś już bardzo doświadczona, masz ponad 30 meczów reprezentacji Polski, trzykrotnie zdobywałaś mistrzostwo i Puchar Polski z Medykiem Konin. Jakie byś mogła dać rady młodym dziewczynom, które chciałyby zacząć w ogóle przygodę z piłką i marzą o takiej karierze i takich sukcesach jak Ty? Znaczy przede wszystkim Liga Polska dla rozwoju, powiedzmy, młodszych zawodniczek jest dobra. Niemniej jednak przychodzi taki moment, gdzie zawodniczki są po prostu za dobre na tą ligę. I niestety tak to wygląda, że jeżeli zawodniczka marzy, bądź też chciałaby grać level wyżej, chciałaby być po prostu lepsza, to musi przełamywać tą swoją strefę komfortu. I takim przełamaniem strefy komfortu jest wyjazd, bo po prostu za granicą nie ma co ukrywać, ale no, są... Jest większa rywalizacja, jest wyższy poziom treningu przede wszystkim. No i tylko w taki sposób można podnieść swój level, więc po pierwsze nie bać się marzyć, a po drugie podjąć ryzyko, czyli tak jak nam się wydaje i tak jak się młodym zawodniczkom wydaje, że to podjęcie decyzji o wyjeździe jest strasznie przerażające, to niestety bez podjęcia takiej decyzji no, nie będzie zawodniczką kompletną, bądź też po prostu nie będzie lepsza. Dziękujemy bardzo za miłą rozmowę i życzymy sukcesów w imieniu swoim i wszystkich czytelników i widzów portalu iFrancja. Dziękuję bardzo. Dziękuję.